Witam Państwa serdecznie. Przegląd prasy regionalnej. Łukasz Piosik. Dzisiaj gościem programu będzie Piotr Tomasz, a my tradycyjnie zaczynamy od Tygodnika Nowego i Ziemi Pilskiej. Na okładce będzie województwo pilskie. To już przesądzone. Akcja SLD Polska razy 49, zakładająca przywrócenie w kraju 49 województw, nieoczekiwanie przyniosła skutek. Rząd jest za, parlament jest za, a obywatele tym bardziej. Najprawdopodobniej jeszcze przed jesiennymi wyborami samorządowymi powrócą stare, zdegradowane niegdyś województwa, w tym województwo pilskie. Ile w tym prawdy, należałoby rozpatrzyć datę wydania gazety, ponieważ jest to 1 kwietnia, to zostawiam już widzą do oceny. Pat na Kossaka. Krzysztof Szewc. W dużej mierze osiągnęliśmy porozumienie. Natomiast przedsiębiorcy to kłamstwo. Nie odstąpimy od swoich postulatów. Wszyscy są zgodni tylko w jednej kwestii. Modernizacja Kossaka jest konieczna. Spór dotyczy układu komunikacyjnego. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy jednokierunkowego wariantu uparcie bronią swoich akcji. Na jeszcze dwukierunkowej ulicy Kossaka w Pile wciąż patowa sytuacja. Obie strony konfliktu walczą na argumenty, by udowodnić, że jeden kierunek od skrzyżowania z ulicą Olimpijczyków do Alei Powstańców Wielkopolskich jest, jak twierdzą przedsiębiorcy, komunikacyjnym niewypałem, który oznacza początek ich końca. Albo, o czym przekonują mieszkańcy i włodarze miasta, że jest to najlepsze rozwiązanie, z którego wcześniej czy później nawet właściciele firm będą zadowoleni. O tym więcej w Ziemi Pilskiej. Na stronie 7. Tyle jeśli chodzi o ziemię pilską. Przechodzimy do nowin wągrowieckich. Jest zgoda, będzie praca dla 1200 osób. Budowa ruszy wkrótce. W czwartek 27 marca starosta wągrowiecki Michał Piechocki przekazał na ręce przedstawicieli firmy Polinowa Polska pozwolenie na budowę w Wągrowcu zakładu produkcyjnego mebli tapicerowanych. Pracę ma znaleźć blisko 500 bezrobotnych z okolicznych miejscowości. Miłośnik kolejnictwa zatrzymany. Funkcjonariusze pionu kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który dokonał kradzieży fragmentu nieczynnej linii kolejowej relacji Krzyż - Inowrocław. Łącznie 5 zarzutów otrzymał 34-letni Remigiusz G., który w pobliżu Nowej Wsi dokonał rozbiórki i wywozu 180 metrów torowiska o wadze blisko 9 ton. I przechodzimy do regionu Złotowa. Na początek Złotów, nasze miasto, bezpłatny dwutygodnik. Klaudia, oddając swój szpik, podaruje komuś życie. W dzieciństwie sama potrzebowała pomocy. Gdyby nie krew oddana przez jej ojca, mogłoby jej z nami nie być. Teraz sama ratuje czyjeś życie. Klaudia Sypniewska dostąpiła zaszczytu bycia dawcą komórek macierzystych. We wtorek 1 kwietnia w Dreźnie dzieliła się cząstką siebie, ratując komuś życie, zostając jego genetycznym bliźniakiem. Z informacji, które udało nam się zdobyć, wynika, że stan odbiorcy jest poważny i cała procedura została bardzo przyspieszona. W czwartek 20 marca Klaudia zaczęła przyjmować zastrzyki na wzrost komórek macierzystych. Biorca dowiedział się, że znaleziono dla niego dawcę i zaczęły się także jego przygotowania. Na razie nie wiemy, kim ta osoba jest, wiemy tylko tyle, że waży więcej od Klaudii. O swoim bohaterskim czynie Klaudia postanowiła opowiedzieć naszym czytelnikom. O tym więcej na stronie 8. Zachęcamy do lektury. I przechodzimy do panoramy. Oj, się pogniotło. Do panoramy złotowskiej. Bitwa pod Grunwaldem w złotowskim starostwie. Triumf króla Jagieły i upadek von Jungingena ozdobi salę sesyjną złotowskiego starostwa powiatowego. Tego jeszcze w naszym powiecie nie było. Bitwa pod Grunwaldem w Złotowie, czy prościej bitwa, to nazwa spontanicznego projektu polegającego na wyhaftowaniu haftem krzyżykowym naturalnej wielkości obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem. Obraz dzięki starostwu powiatowemu już niebawem będzie można obejrzeć w Złotowie. Pomysłodawcami są Janina i Adam Panek z Działoszyna. Inspiracja przyszła od pana Adama, który obserwując panią Janinę podczas haftowania zażartował: tyle haftujesz, że do tej pory wyhaftowałabyś bitwę pod Grunwaldem. No i tak się zaczęło. Obraz będzie można zobaczyć w dniach od 3 do 18 kwietnia w auli Starostwa Powiatowego przy Alei Piasta w Złotowie w godzinach od 9 rano do 15 w dni powszednie oraz w soboty i niedzielę od 12 do 17. Zapraszamy serdecznie. I ostatnia pozycja, aktualności lokalne. Piłem rezygnuje. Roman Runge zrezygnował z bycia członkiem zarządu powiatu złotowskiego. Prowadził auto, będąc pod wpływem alkoholu. Miał 1,3 promila w wydychanym powietrzu.
Chciałbym złożyć rezygnację z funkcji członka zarządu. Powodem mojej rezygnacji jest złamanie prawa poprzez prowadzenie samochodu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Jest mi z tego powodu wstyd. Chciałbym za to koleżanki, kolegów i zaproszonych gości przeprosić, powiedział członek zarządu powiatu. W stosownym czasie złożę również mandat radnego powiatowego. Dziękuję i jeszcze raz przepraszam, dodał reprezentant Jastrowia. Decyzja Romana Runge, część radnych skwitowała brawami. W kuluarach mówili, że doceniają odwagę i honorowe postępowanie radnego z gminy i miasta Jastrowie. Po prawomocnym wyroku miejsce Romana Runge w Radzie Powiatu zająć mógłby dyrektor szkoły podstawowej w Jastrowiu Stanisław Nowicki. O tym pisze nam Łukasz Opłatek. Pamiętamy o prezydentowej. Maria Kaczyńska ma swoją tablicę w Złotowie. Niestety nie odsłonili jej ani Jarosław, ani Marta Kaczyńska. Prezes PiSu przysłał organizatorom akcji list. Tablica upamiętniająca dwuletni pobyt Marii Kaczyńskiej w Złotowie wisi na budynku numer 27 przy ulicy księdza doktora Bolesława Domańskiego. Jej odsłonięcie odbyło się w niedzielę 30 marca. Wstęgę przecinali m.in. dyrektor szkoły podstawowej imienia Stanisława Staszica numer 1 w Złotowie Maria Monika Klein i pomysłodawca akcji Piotr Tomasz oraz przedstawiciele władz Złotowa, wiceburmistrz Jerzy Kołodziejczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Pikulik. Obecność tego drugiego była o tyle ciekawa, że dwa lata temu stwierdził on, że Maria Kaczyńska niewiele miała wspólnego ze Złotowem. Również dlatego wniosek Piotra Tomasza o dofinansowanie tablicy przez władze miasta został odrzucony. W niedzielę natomiast przewodniczący rady mówił, że inicjatywa ta była potrzebna i dziękował jej inicjatorom. Tablica ufundowana została przez osoby prywatne. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, do studia zaprosiliśmy Piotra Tomasza. Pan Piotr Tomasz naszym gościem, dzisiejszym pomysłodawca umieszczenia tablicy upamiętniającej pobyt Marii Kaczyńskiej na naszych ziemiach. Panie Piotrze, skąd pomysł na taką inicjatywę? Jak zrodziła się cała akcja? Dzień dobry Państwu. Blisko rok temu w imieniu klubów Gazety Polskiej wystąpiłem do Rady Miasta Złotowa o godne upamiętnienie pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej. Przypomnę, że pani prezydentowa przez pewien okres swojego życia mieszkała w Złotowie. W późniejszych latach także często przebywała na terenie powiatu złotowskiego. Niestety mój pomysł nie spotkał się z akceptacją Rady Miejskiej. W związku z powyższym przekazaliśmy tą inicjatywę na barki powołanego honorowego Komitetu Upamiętnienia pani Marii Kaczyńskiej. Komitet ten został powołany w ubiegłym roku, w jego skład weszło ponad 100 osób, znane osoby, między innymi znane osoby z naszego powiatu, ale także spoza niego, bo przypomnę, że chociażby członkiem tego komitetu honorowego był pan Jan Pietrzak. Tutaj pan wspomniał, że Rada Miasta tak nie wyraziła, że tak powiem, chęci tak, na wspieranie tego projektu. Co jeśli chodzi, jak wygląda to, jeśli chodzi o władze powiatu? To znaczy nie zwracaliśmy się do władz powiatu, zwróciliśmy się tylko do Rady Miasta Złotowa z prośbą o wsparcie tej inicjatywy. Nie chodziło wcale o wsparcie finansowe, tylko wsparcie jako takie. Niestety radni, do których zwracałem się, do każdego z nich z osobna. Chociażby jako patronat, tak? Właśnie, chodziło o patronat, o podniesienie rangi całemu wydarzeniu. Niestety radni nie wyrazili zainteresowania, podobnie burmistrz miasta Złotowa. Z tym większą radością przywitałem fakt, że wśród zebranych 30 marca pod tablicą byli przedstawiciele miasta Złotowa. Panie Piotrze, dlaczego akurat pani Maria Kaczyńska? Czy nie ma osób, które może bardziej zasłużyły na to, żeby upamiętnić je tablicą? Co takiego rzeczywiście zdziałała pani Maria w naszym regionie? Bo z tego, co się orientuję, to były niespełna dwa lata, które przebywała tutaj na naszej ziemi. A czy tylko to jako czy tytuł pierwszej damy już stawia ją w takiej pozycji, że warto upamiętnić tablicą? To znaczy na pewno jest wiele osób godnych upamiętnienia w naszym regionie. Podobnie wiele spraw upamiętnionych, chociażby w mieście Złotowie, powinny zniknąć z ulic miasta. Tutaj przypomnę chociażby tablicę poświęconą zarządowi polityczno-wychowawczemu I Armii Wojska Polskiego, która znajduje się tuż przy przystanku PKS. Czym był zarząd polityczno-wychowawczy? Odsyłam widzów stacji Express TV. Wystarczy wpisać w Google. Byli to politrucy, którzy urabiali żołnierzy nieświadomych, przerabiali ich na komunistów itd. Dobrze, tu mówimy tutaj o była zła karta. Natomiast
usunąć. Ale natomiast są na pewno osoby zapomniane, które działały w okresie po 45 roku, które często narażały swoje życia, które nie są upamiętnione. Nie jest chociażby upamiętniony fakt, że w Złotowie znajdował się obóz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a przypomnę, że przez ten obóz przechodzili nie tylko Niemcy, ale także żołnierze Armii Krajowej. Tutaj jako przykład podam panu profesora Kierzuna, chociażby. Natomiast wracając do pana pytania, dlaczego Maria Kaczyńska, tak? Jednym z powodów jest na pewno to, że była pierwszą damą Rzeczypospolitej Polskiej. I kolejnym, bo to nie jest jedyny powód, kolejnym jest jej działalność na polu charytatywnym. Przypomnę, że pani Maria Kaczyńska została uhonorowana przez Fundację Budzik pani Ewy Błaszczyk, ale to nie jest jedyne wyróżnienie, gdy chodzi o tą dziedzinę, bo tutaj może mogę wymienić jeszcze profilaktyka nowotworowa i inne, czy działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych. No chodzi mi tutaj przede wszystkim o to, że radni miasta Złotowa, tak, stwierdzili, że był to zbyt krótki okres, nie stanowiący tak wiele w historii Złotowa, żeby poświęcić jej tablicę upamiętniającą jej powrót. Tak, ale być może radni nie mieli dostatecznej wiedzy. Ja przypomnę tutaj postawę bardzo miłą pana przewodniczącego Rady Miejskiej, który podczas uroczystej gali, która odbyła się tuż po odsłonięciu tablicy, przyznał, że ta inicjatywa była potrzebna, gdzie wcześniej jakby krytycznie się do niej odnosił. Czyli warto by było tutaj... Także warto prowadzić działalność edukacyjną. Warto prowadzić działalność edukacyjną, bo podejrzewam... Warto było teraz ich zapytać, tak, dokładnie, radnych, dokładnie, co na dzień dzisiejszy sądzą odnośnie tej akcji. Dokładnie. Należy przypomnieć, że podczas gali wyświetlony został film zrealizowany przez mnie oraz pana Kamila Cernowskiego. Wyprzedza pan moje pytania. Tak, dobrze, zapytać. Dobrze. Oczywiście to zostawmy jeszcze, dobrze, bo na, został na oczywiście temat, zrealizowany na temat pani Kaczyńskiej. Na temat jej pobytu i związków z naszymi ziemiami. I myślę, że pod wpływem tego filmu i wiedzy, którą otrzymał pan Pikulik zmienił zdanie i bardzo się cieszę z tego powodu. Jak pan wspomniał, pan Kamil Cernowski i pan zajęli się realizacją filmu, który mógłby pełnić właśnie taką rolę, może bardziej edukacyjną, jeśli chodzi o mieszkańców naszego regionu, odnośnie tej wiedzy, która dotyczy pobytu pani Marii Kaczyńskiej. Panie Piotrze, jak przebiegał ten proces docierania do tych ludzi, którzy mieli w poprzednich latach tych właśnie z dzieciństwa pani Marii styczność z jej rodziną, z ojcem i osobiście z panią Marią? To znaczy... Na początku całej akcji zwróciłem się do mieszkańców powiatu złotowskiego o pomoc w realizacji tego projektu i przedstawiłem, że jednym z pomysłów będzie realizacja filmu dotycząca pobytu tutaj pani Marii na tych ziemiach. I dzięki temu zgłosiło się do nas kilka osób, które miały znajomych, bądź same znały, bądź były przedstawicielami rodziny itd., itd. I poprzez te osoby nawiązaliśmy kontakt z kilkoma osobami. Do filmu wybraliśmy 5 osób, natomiast nie są to jedyne osoby, które w swoim życiu zetknęły się z panią prezydentową. Jakie argumenty rzeczywiście przeważyły nad tą decyzją, że tak, że właśnie tutaj, tu w Złotowie powinno takie upamiętnienie pani Marii poprzez tą tablicę być, mimo krótkiego pobytu, bo to zarzucało przede wszystkim, to zarzucali radni, bo nie wszyscy pewnie, to znaczy, nie wszyscy mogli obejrzeć ten film, za chwilę zapytam, bo może jeszcze mógłby pan na drugą część pytania, którą teraz stawiam, odpowiedzieć, gdzie będzie można jeszcze zobaczyć ten film, bo oczywiście nie wszyscy wiedzieli w ogóle o tej całej akcji, tak? To znaczy tak, ja jeszcze raz powtórzę to, co wcześniej mówiłem. Po pierwsze, upamiętniliśmy pierwszą damę Rzeczypospolitej Polskiej. Po drugie, upamiętniliśmy osobę, która działała na polu charytatywnym i to bardzo aktywnie. I tutaj przed chwilą wspominałem o Fundacji Budzik i o innych fundacjach, które wspierała pani prezydentowa. Kolejny Bo pani prezydentowa powód, wracała, tak? Tutaj, dokładnie. Kolejny powód, o to mi właśnie. Tak, kolejny powód to jest właśnie fakt, że pani prezydentowa miała związki z naszymi ziemiami, bo przypomnę, że mieszkała w latach 49-51, natomiast później tak się złożyło, że jej ojciec, Czesław Mackiewicz, wrócił na nasze ziemię. Zresztą z naszymi ziemiami związanej z jedną z najtragiczniejszych wydarzeń w życiu pani prezydentowej, ponieważ Czesław Mackiewicz miał wypadek w okolicach Złotowa i zmarł w złotowskim szpitalu. I
Jednym z powodów, dla którego upamiętniamy też Marię Kaczyńską, jest to, że była delegatem na 70. rocznicę zbrodni, upamiętnienia zbrodni katyńskiej. Prawda? I poprzez tą tablicę także przypominamy o tym, o tej zbrodni. W tym samolocie także znajdowała się osoba, oprócz pani Marii Kaczyńskiej, także znajdowała się osoba, która jest bezpośrednio powiązana z ziemiami złotowskimi tutaj, tak? Tak, chodzi o Janusza Zakrzeńskiego, znanego aktora, który... Jak wygląda to, jeśli chodzi o upamiętnienie? Również jest upamiętniony, znajduje się tablica na kamienicy w okolicach aresztu śledczego w Złotowie. Tak dla widzów, jeśli chodzi o te sprawy edukacyjne, i, bo nie wszyscy zdają sobie sprawę, z jakich powodów rzeczywiście to upamiętnienie tą tablicą pani Marii Kaczyńskiej, z jakich powodów odbyła się ta akcja. Jeszcze takie pytanie tutaj odnośnie filmu. Powstał film, gdzie widzowie będą mogli jeszcze obejrzeć ten film, bo myślę, że nie wszyscy mieli okazję, nie wszyscy złotowiacy wiedzieli chyba o tej akcji, bo też, że tak powiem, marketingowo może nie było zbyt głośno na ten temat, a z czystej ciekawości chyba część jeszcze raz chętnie obejrzyłaby. Ja chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom powiatu złotowskiego oraz innych miejscowości, bo wiem, że przyjechały także osoby spoza naszego regionu za... Frekwencja była znakomita. Zadowalająca. Ja myślę, że było około 250 osób brało udział w tych uroczystościach. Sala kinowa była pełna, nie było miejsc siedzących, także to świadczy o zainteresowaniu. I jak powiedział sam przewodniczący Rady Miejskiej, ta inicjatywa chociażby po tym widać, że była potrzebna. Co do filmu, na pewno będzie go można zobaczyć jeszcze przynajmniej raz w kinie przy okazji jakiegoś ze spotkań organizowanego przez kluby Gazety Polskiej. No, mam nadzieję, że wiosną uda nam się jeszcze tego rodzaju spotkanie zorganizować. A poza tym rozmawiamy z różnymi stacjami, być może w której ze stacji telewizyjnych zostanie wyemitowany. Myślę, że warto by było nie tylko ze względów na spotkanie Klubu Gazety Polskiej, tylko z czysto historycznych względów i edukacyjnych na taki film zaprosić złotowiaków. Dokładnie, ponieważ film pokazuje, że te związki często sprowadzane do tych dwóch lat dzieciństwa były znacznie częstsze. Pani Maria miała tutaj znajomych, prowadziła z nimi korespondencję, zresztą były także nawiązane kontakty między szkołą podstawową numer 1 imienia Stanisława Staszica, a właśnie panią prezydentową. Pani prezydentowa miała przyjechać na obchody 65-lecia placówki. No niestety po drodze wydarzyła się tragedia w Smoleńsku Spotkanie już było potwierdzone. Dokładnie. Także te związki były gdyby nie tragiczna śmierć ojca w 1976 roku, pani Maria byłaby częściej na naszych ziemiach. Niestety zdarzenie losowe spowodowało, że przez pewien okres te kontakty zostały zawieszone. Jeszcze powiem o samym filmie. Film składa się jakby z kilku części. Pierwsza opowiada o przyjeździe Mackiewiczów na nasze ziemię, o dzieciństwie pani Marii. Wypowiada się między innymi osoba, która pamięta ją z dzieciństwa. Wypowiada się pan, którego rodzice byli bardzo bliskimi przyjaciółmi. Kolejna część opowiada o tym okresie właśnie kujańsko-buczkowskim, tak? Bo w Kujaniu i w Buczku mieszkał ojciec pani Mackiewicz i pani Mackiewicz często odwiedzała go na tych terenach, nie? Ostatnia, kolejna jakby część to właśnie nawiązanie kontaktów po wyborach prezydenckich, gdy prezydentem został świętej pamięci Lech Kaczyński i wówczas to część naszych mieszkańców odnowiła kontakty z panią prezydentową. To jest taki wątek odnośnie Dokładnie. Korespondencji. Wątek odnośnie korespondencji czy przyjazdu do szkoły właśnie na to, co już wspomniałem, na jubileusz. Ostatni wątek, taki epilog, koniec, to jest nasz udział w pogrzebie pary prezydenckiej, bo przypomnę, że tutaj z powiatu złotowskiego była delegacja radnych na pogrzebie w Krakowie 18 kwietnia 2010 roku. To jest też ujęte w filmie. Również tak. Także upamiętnione zostało. Moi drodzy, ja serdecznie zapraszam, jeżeli będzie tylko okazja, aby obejrzeć ten film. A moim gościem w dzisiejszym przeglądzie prasy był Piotr Tomasz. Ja oczywiście serdecznie zapraszam za tydzień. Dla Państwa mówił Łukasz Piosik.